TIM Meble. Salony meblowe. Największy wybór mebli w atrakcyjnych cenach. U nas zamówisz kuchnię na wymiar wraz ze sprzętem. Korzystne raty oferujemy z Lucas Bankiem. Zapewniamy fachowy montaż i transport mebli. W naszych salonach kupisz meble nagrodzone na targach meblowych. Do Twojej sypialni duży wybór materacy. Dynamiczny rozwój firmy zapewnia najniższe ceny w regionie. Zapraszamy do naszych salonów w Przedwojowie 95 oraz w Strzegomiu przy ulicy Dworcowej 21. Piątek, 9 sierpnia, Krzysztof Balicki, witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie naszego programu informacyjnego. A w dzisiejszym serwisie groźny wypadek na drodze 367. Poszkodowanych na chwilę obecną jest 12 osób. Dożynki gminne w Mysłowie, powiat kamiennogórski na dożynkach wojewódzkich, a na zakończenie powiemy o zawodach w kolarstwie górskim w Lubawce. W kategorii rodzin główną nagrodą Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Groźny wypadek na drodze 367 pomiędzy miejscowościami Boguszów Gorce. Auto osobowe zderzyło się z busem wiozącym młodzież z meczu piłkarskiego. 12 osób, w tym dwoje mieszkańców powiatu kamiennogórskiego, trafiło do szpitali. Do zdarzenia doszło w środowe popołudnie. Koło godziny 15.30 oficer dyżurny tutejszej komendy otrzymał informację o wypadku na drodze krajowej pomiędzy Boguszowem a Gorcami w kierunku na Kamienną Górę. Doszło do wypadku pomiędzy busem przewożącym dzieci a samochodem osobowym. Poszkodowanych na chwilę obecną jest 12 osób. Najciężej poszkodowani są podróżujący samochodem osobowym, między innymi 27-letnia kobieta, która właśnie podróżowała tym pojazdem. 12 dzieci trafiło do szpitala, gdzie udzielana im jest pierwsza pomoc. Prawdopodobnie z informacji wstępnych, które posiadam, samochód osobowy wyjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia. W chwili obecnej oczekuję na informacje ze szpitala, jakie obrażenia doznali poszczególni uczestnicy tego wypadku. Kobieta, z tego co wiem, zakleszczona była w samochodzie osobowym, wydobywano ją, to właśnie ona doznała najpoważniejszych obrażeń. W tej chwili zbieramy wszystkie ślady, aby odpowiednio odpowiedzieć sobie na te pytania właśnie, jak doszło do tego wypadku. Dożynki gminne to największe w roku święto organizowane przez rolników, będące uhonorowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone jest zazwyczaj po zakończeniu wszystkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów. Tegoroczne dożynki gminy Bolków odbyły się w Mysłowie. Główne uroczystości rozpoczęły się mszą świętą o godzinie 13. Na imprezie obecne były władze Bolkowa, powiatu, przedstawiciele Rady Miejskiej Sołtysi oraz mieszkańcy gminy Bolków i okolicznych miejscowości. Podczas uroczystości nie mogło zabraknąć konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy, zorganizowanego przez Sołtysa i Radę Sołecką. W konkursie pierwsze miejsce zajęło sołectwo Sady Dolne, drugie miejsce sołectwo Mysłów, trzecie miejsce sołectwo Wierzchosławice. Podczas dożynek prezentowane były także stoiska z charakterystycznymi wyrobami spożywczymi oraz rzemieślniczymi. Dla gości organizatorzy przygotowali wiele atrakcji, m.in. występy ludowych zespołów, występ zespołu Metamorfoza, wystawy, konkursy, a także loterię fantową, z której dochód przeznaczono na remont kościoła. Uroczystości przebiegły w miłej atmosferze, a zwieńczeniem imprezy była zabawa taneczna, która trwała do godzin nocnych. Wszyscy mieszkańcy regionu mogą wziąć również udział w dożynkach diecezjalnych, które odbędą się na Bolkowskim basenie w najbliższą niedzielę od godziny 12. Powiat kamiennogórski wziął udział w dożynkach wojewódzkich Dolnego Śląska. Uroczystości odbyły się w niedzielę 4 września w Kondratowicach. Wzięli w nich udział starosta powiatu kamiennogórskiego Ewa Kocęba i Patryk Sołdyński, autor wieńca. Delegowani odebrali z rąk marszałka Rafała Jurkowlańca wyróżnienie z podziękowaniem za kultywowanie tradycji obrzędów dożynkowych oraz promocję dorobku cywilizacyjnego polskiej wsi. Tego samego dnia miały miejsce dożynki gminne w Sędzisławiu. W uroczystości Święta Plonów uczestniczył wicestarosta Tadeusz Rycharski. Nagrodę starosty za zajęcie drugiego miejsca w konkursie dożynkowym odebrał Adam Chronowski, sołtys Marciszowa.
Gmina Lubawka wraz z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszają na 17 otwarte zawody w kolarstwie górskim, które odbędą się w najbliższy weekend na stadionie sportowym w Lubawce. 17 już edycja międzynarodowych otwartych zawodów w kolarstwie górskim, impreza dla tych wszystkich fanów MTB 10 i 11 września. 10, czyli w sobotę, jazda indywidualna na czas, 11 wyścig ze startu wspólnego. Impreza tak naprawdę dla wszystkich, którzy mają rower, chcą jeździć, lubią się ścigać tutaj na tych trasach naszych MTB. Zaczynamy w sobotę zapisy od godziny 8 do 11, później od godziny 13 starty w poszczególnych kategoriach. Właściwie wiekowo, kategorie wiekowe są przewidziane w ten sposób, że każdy, kto tylko chce w tym wyścigu, może wziąć udział. Dzieci, które startują, to są dzieci w wieku od lat 5, startują tylko w jednym etapie, tylko w niedzielę. To jest wyścig ze startu wspólnego na dystansach zróżnicowanych w zależności od wieku dzieci. Impreza tak naprawdę i dla zawodowców, również dla amatorów, wszystkich tutaj z powiatu kamiennogórskiego, a także spoza wszystkich tych, którzy spoza tego terenu powiatu chcieliby wystartować. Nagrody rzeczowe, nagrody finansowe dla zawodników licencjonowanych. W głównej kategorii, w kategorii rodzin, główną nagrodą Puchar Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Start i meta jest na stadionie sportowym. Zawodnicy, którzy tutaj startują, jadą drogą polną. Tutaj koło Kościółka na Podlesiu wjeżdżają w las. Tu są takie dwa ostre podjazdy i zjazdy. Potem trasa biegnie po terenach leśnych. Tutaj Nadleśnictwa Kamienna Góra, Leśnictwa Podlesie. Między innymi koło byłego ośrodka Modrzew. I z powrotem zawodnicy wjeżdżają na stadion sportowy. Najdłuższa pętla 8 km. Tych pętli w zależności od kategorii, od wieku, zawodnicy pokonują różną ilość, od 1 do 5. Serdecznie zapraszamy wszystkich tych, którzy chcieliby swoich sił spróbować na 10 i 11 września tutaj do Lubawki na stadion sportowy. W dzisiejszym wydaniu naszego serwisu to już wszystko. Ja dziękuję Państwu za uwagę i na kolejne wydanie naszego programu zapraszam już w poniedziałek. Do widzenia.